Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. O szlak, nie mam niebieskiej farby. O! Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Dzisiaj nie będę pokazywać swojej facjaty, ponieważ taki kadr i taka sytuacja. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o czym? A no właśnie, porozmawiamy sobie o malowaniu. Jak mówiłem o tym, jak się przygotować do robienia broni z drewna, tak dzisiaj powiemy o tym, jak się przygotować do malowania. Ty teraz mów. Dlaczego ja? No dlaczego nie? No dobra. Także, po pierwsze trzeba sobie znaleźć odpowiednie stanowisko, miejsce, gdzie będziemy mogli sobie malować, przygotować to wszystko, położyć, żeby to mogło bezpiecznie uschnąć, wyschnąć i żeby mogło sobie leżeć. Najlepiej, jeżeli to jest jakieś wysokie miejsce, tam gdzie wysoko, tam jest ciepło, szybciej wszystko wyschnie, ale żeby nie było też za bardzo ciepło, ponieważ drewno tam wyschnie i wszystko się zacznie rozpadać. Twoja kolej. No, także skoro stanowisko już mamy, trzeba przygotować się do pracy. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, gazety. Gazety muszą być, żeby nie ubrudzić wszystkiego dookoła. Może teraz ty coś powiesz? No chyba cię pogięło. No dobra, to będę mówić dalej. Jeżeli mamy gazety, najlepiej owinąć wszystko, co jest dookoła, co może zostać zabrudzone gazetami. Dlaczego? No bo można to zabrudzić, a ciężko to później domyć. Jeżeli boicie się, że się wy sami zabrudzicie, załóżcie jakiś szlafrok, jakiś kitel laboratoryjny, jeżeli macie po drodze, ewentualnie jakieś coś, cokolwiek, co was osłoni, albo malujcie na golasa. Wtedy łatwiej będzie sprać brud z waszego ciała niż z tkanin, ubrań i tak dalej. Albo stare ubrania ewentualnie, jak kto woli. Teraz ty. Najwyraźniej wstydzę się. Dobra, już jak będzie. No. Mamy już gazety, wszystko jest owinięte gazetami. Pamiętajcie, gazety kładźcie tam, gdzie będziecie trzymać broń, czy cokolwiek, co malujecie. Broń trzymacie nad gazetami, więc jeżeli malujecie nad podłogą, gazety puśćcie też na podłodze. Kontynuując, gazety są, trzeba czymś malować, więc bierzemy farby. Farby musimy dobrać do tego, co sobie malujemy. Pamiętajmy, jeżeli chcemy, żeby jakość była lepsza, najlepiej kupić świeżą puszkę farby. Jeżeli farba dosyć długo leży, rozłoży się na składniki. Wtedy trzeba ją porządnie zamieszać. Jeżeli tego nie zrobimy dobrze, no to będzie problem. Oczywiście, jeżeli farba już jest używana i powiedzmy połowa puszki jest zapełniona, a połowa nie, powietrze zawarte w puszce spowoduje, że powstanie zaschnięta warstwa zewnętrzna. Jeżeli ją przebijemy, możemy doprowadzić do skrawalenia się farby. Ona się rozpadnie, wejdzie w skład farby i gdy będziemy malować, no to będzie to nałożone na rzecz, którą malujemy i będzie to brzydkie. Dlatego najlepiej malować często, na tyle często, aby puszka farby nie mogła zakleić się, zaschnąć i stworzyć tej warstwy. Teraz ty. Nie. Nie, dobrze. Mamy farbę, musimy czymś rozprowadzić farbę, ale zanim rozprowadzimy farbę, musimy się dobrać do puszki i przygotować odpowiednie elementy. I o tym już powiesz ty, bo ja zasłaniam kadr. No, niech będzie. Oczywiście potrzebne są podstawowe narzędzia do obróbki farbiarskiej, czyli trzeba otworzyć puszkę. Puszkę otwieramy nożykiem. Może być taki do masła, czy do czego. Może być śrubokręt, byle płaski, nie taki krzyżakowy. Jeżeli puszka nie chce się otworzyć, ponieważ się zastała, zakleszczyła, no cóż, wtedy używamy młotka. Najpierw stukniemy parę razy, żeby się obruszało, tak jak w przypadku mechaniki samochodowej. Trzeba poinformować, że nadszedł czas na zdjęcie wieczka, odkręcenie śruby. Trzeba ją stuknąć i powinna zejść. Ewentualnie tym nożem możecie kogoś zadziać, jak będzie wam przeszkadzał w malowaniu. Może ty teraz coś powiesz. No, skoro już puszkę mamy otwartą, przydałoby się to czymś zamieszać. Do tego mamy mieszadełkę. Najlepiej różne kolory, tak żeby nie mieszać farby. Jeżeli używamy mieszadełek rzadko malujemy i robimy to z różnych kolorów, może być jedno mieszadełko. Jeżeli malujemy... Czy ja dobrze powiedziałem właśnie w tej chwili? Szczerze? Nie mam pojęcia, nie słuchałem cię. Byłem zajęty patrzeniem się w sufit. Wiesz co, nagrywam filmik, powinienem się bardziej postarać. Ty? I co tutaj powiesz? Dobra, że... Weźcie mnie, trzymajcie, bo go zaraz zatłukę. Dobra, skup się. Także, kontynuując. Jeżeli myjemy
Narzędzia to jest ok. Jeżeli nie myjemy narzędzi, tak jak to mieszadełko, to co? Jeżeli malujemy często różnymi kolorami, używamy innych mieszadełek. Jeżeli malujemy rzadko różnymi kolorami, możemy używać jednego mieszadełka, ponieważ farba nie wejdzie w skład innej farby i nie będziemy mieszać kolorów. Ja tutaj mam akurat parę mieszadełek, różne kolory. Czerwony, żółty, zielony widać był. Zielony tutaj też w drugim miejscu jest, także tutaj jest raczej żółty, a zielony był pod spodem. Mamy też czarno-białe. No i oczywiście, skoro już zamieszamy farbę, pamiętać trzeba, żeby zrobić to porządnie, trzeba zacząć malować. I tutaj bardzo ważny jest pędzel, o czym mu powiesz ty. Tak, teraz słuchaj. Pędzel. Za daleko. Pędzlem wypędzlujemy wszystko, wszystko przygotujemy. Jak malujemy? Przede wszystkim powoli, bez pośpiechu. Cienkie warstwy w zależności od potrzeby i możliwości. Jeżeli wiecie, że nie powstaną zacieki, robimy grubsze warstwy, ale zazwyczaj to tylko pierwsza warstwa, która prawie całkowicie wsiąka w drewno i drewno nadal jest matowe i suche. Reszta warstw musi być nałożona cienko, powoli, ostrożnie. Gdy nałożymy warstwę, oglądamy przedmiot malowany ze wszystkich stron, czy nie powstały zacieki. Odłożę pędzel, żeby się nie ubrudzić. Jak malujemy? No, malujemy różnie. Zazwyczaj pierwsza warstwa i pierwszy kolor to malujemy tak na odwalsie. Nie dbamy o krawędzie, zarzucamy krawędzią dalej, kolor jest dalej. No po prostu o to nie dbamy, bo to wtedy na tym miejscu jeszcze nie ma znaczenia w tym etapie malowania. Ale jeżeli już zaczynamy malować drugi kolor, musimy się zastanowić, jak go pomalować, jak przygotować. W tym przypadku będzie bardzo przydatna taśma. Podaj. Przy użyciu taśmy, takiej albo innej, albo specjalnych szablonów, które sobie wydrukujemy, możemy wszystko zabezpieczyć tak, żeby sobie tego nie zabrudzić, tego co pomalowaliśmy przed chwilą. Pamiętajcie, aby nie naklejać farby na świeżo malowaną farbę, która po dotknięciu jest sucha, ponieważ po ściągnięciu taśmy może ta farba zejść razem z taśmą. No właśnie. Także. Podasz? Nie. To nie. Także pamiętajcie o tym, żeby poczekać chwilę, jeżeli nakładacie różne warstwy i chcecie nałożyć taśmy. Ewentualnie jeszcze przegrodźcie sobie taśmę papierem, taśma na krawędzi, papier dalej, żeby czasem nie malnąć pędzlem za daleko. Jeszcze bardziej sobie nie zepsuć sprawy. No właśnie. I teraz jeszcze przechodzimy do taktyki, bo zanim zaczniemy malować, musimy przemyśleć wszystko, co zrobimy. Dlaczego? No cóż, dlaczego? No, jeżeli zrobimy coś źle, no to będzie źle. Tu kwestia kolorystyki. Mamy żółty kolor, mamy szary kolor w przypadku tego miecza. Testrzyna bodajże. Testrzyn? Chyba testrzyn. Mam nadzieję. Jak nie, to będziemy mieli problem. No, może testrzyn. Taki żółty miecz, który pasuje do uniwersalnego pokrowca. Tak, to chyba to. Myli mi się z szalmierzem. Szalmierz testrzyn powstały w tym znowu. Powstaje w tym samym czasie. No, mniej więcej. Mniej więcej, zwłaszcza, że widać, że kolory są podobne. Dwie puszki farby kupione, trzeba je całe zużyć. No, zgadza się. Także pamiętajcie, najpierw kolory, które są słabsze, te, które cięży łatwiej zamalować, niż te dominujące, które słabiej idzie nam zamalować. Trzeba nałożyć więcej warstw. Na przykład żółty. Żółty idzie najpierw, szary idzie potem. W większości przypadków tak jest. Czasami się zapomina i robi się to inaczej, albo po prostu nie da się tego zrobić inaczej i żółty idzie później. Ale co za tym idzie? Trzeba nałożyć więcej warstw, żeby zakryć kolor dominujący, przebijający. Także jeżeli mamy szary, najpierw nakładamy szary. Jeżeli chcemy nałożyć inny kolor, taki jak żółty, musimy nałożyć więcej warstw, a to się wiąże z ryzykiem, że. Nasz właściciel żyje? Ma jakieś tak stercze drętwy? Czekaj, sprawdzę. Chyba żyje, mruga. Czasami. No, także kontynuując. Większa warstwa, większa szansa zacieku. Zwłaszcza, że na krawędzi, gdzie nakładamy warstwy, jest w miejscu styku dwa razy więcej warstw. Jeżeli malujemy broń trzywarstwowo, każdy kolor, na miejscu styku tych warstw będzie sześć. Ponieważ przechodzimy za granicę i ta granica jest sześciokrotnie pomalowana. Także tu jest jeszcze większa szansa na zaciek i tutaj powinno się nakładać już zupełnie bardzo cienką warstwę. Ewentualnie jak malujemy,
Przy samej krawędzi nakładamy bardzo grubą warstwę za pierwszym razem, żeby pokryć kolor, a później poprawki, ale bardzo cienko. Z tym, że też się przesadzać z tą grubością pierwszej warstwy, bo jednak jak się zmarszczy farba, to będzie to brzydko wyglądać. No właśnie. Także ja teraz skończę. Pamiętajcie o tym. Dominacja kolorów. Najpierw jaśniejszy, później ciemniejszy. Zanim zaczniecie malować, przemyślcie sobie taktykę. Mają być jakieś wzory, które chcecie malować przy użyciu szablonów. Pomyślcie, czy będzie szablon negatywny czy pozytywny. W negatywie czy pozytywie. Na przykład, jeżeli tu miałby być symbol jakiś, to czy chcemy, żeby był wypukły, czy wklęsły? Jeżeli by, chcielibyśmy, żeby był wypukły, to po prostu teraz nakładamy szablon i malujemy. Jeżeli chcemy, żeby zrobił się wklęsły, to musimy najpierw nałożyć wzór tego wzoru, zanim cokolwiek pomalujemy, dopiero potem malować całą broń. Jednak jest ryzyko, ponieważ jeżeli nakładamy wzór, najpierw znaczek, musimy nałożyć naklejkę chroniącą. I ta naklejka chroniąca będzie tam, póki nie skończymy całkowicie malować broni, aby nie ryzykować, że nam wyjdzie pędzel poza linię. A co za tym idzie? Od 2 do 5 dni taśma będzie się trzymała, weżre się w farbę i albo zostanie klej po ściągnięciu, albo oderwie się farba, która jeszcze nie doschła. Także lepszym wyjściem jest nałożenie znaczka po zakończeniu malowania. Chociaż wtedy trzeba to zrobić jedną warstwą, czyli bardzo gruba warstwa i modlić się, żeby się nie zmarszczyła. Ewentualnie jeszcze wzorki. O wzorkach to nawet się nie wypowiem, bo nie mam sprawności w lewej ręce. Tak, lewej ręce. No właśnie, to tutaj powiem ja. Jeżeli chcemy jeszcze zrobić jakieś inne wzory, możemy bawić się pędzlem. Jeżeli ktoś ma zdolności artystyczne, jeżeli nie, to nie radzę. No i cóż. Bierzemy sobie na przykład takie wzory, chcemy jakiś napis zrobić. Jeżeli nam się ręka nie trzęsie, bierzemy puszkę farby, bierzemy pędzel. Pędzel odkładamy do kubeczka z wodą, żeby się nie zasechł i bierzemy wykałaczkę. I wykałaczką delikatnie maczamy w puszce i skrobiemy. W zależności od tego, ile farby chcemy malować naraz i jak gruba ma być linia, bierzemy inne narzędzie, ale najlepiej czubatę, żeby ta farba ściekała. A im grubsza ma być linia, tym po prostu więcej nakładamy naraz i ściekając ta farba się rozłoży. Ale cieńsze linie są ładniejsze, jeżeli się oczywiście ręka nie trzęsie. To chyba tyle na dzisiaj, co nie? Tak, myślę, że tak. No, także skoro nasz właściciel musi sterczeć i patrzeć się poza kadrem, to weź się tam rusz trochę, weź mrugnij, że żyjesz czy coś. Nareszcie oczy wyschną, ty dziadzie jeden. Dobra, także to by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wszystkim. Pa, pa.